No i oczywiście proszę Was o łapeczkę, subika oraz komentarz. A dzisiaj podwajam stawkę i rozdaję aż 200 tysięcy gemów pod tym odcinkiem, ponieważ wiecie, inflacja, no i teraz właśnie rozdaję więcej. A więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy! A więc pierwszym tematem, który chciałbym dzisiaj poruszyć, będzie scam, czyli jak nie zostać oszukanym, ponieważ metod jest naprawdę wiele, ale powiem o tych najczęstszych. Scamlinki na Discordzie oraz takie podejrzane rzeczy, które mogą na przykład wam pisać ludzie, ponieważ na Discordzie niektóre rzeczy można ułatwić sobie, czyli tradowanie takich no petów różnych gemów, żeby się wymienić. No i jeśli znajdziecie takiego kupca, który na przykład powie wam, że ej, chcesz kupić Future za 1 000 000 gemów, a ty powiesz co tak tanio, i on wam wyśle scamlinka, gdzie wy klikacie w niego i po zalogowaniu się na swoje konto haker, czy tam ta druga osoba, może po prostu wykraść te dane. No i możecie stracić nie tylko pety, ale także i konto. Więc jest też taka rzecz na Discordzie, gdzie on powie, ta druga osoba, że hej, masz ładnego skina, mogę cię narysować, i on tam będzie chciał jakby wasze dane takiego ID i podeślę wam link do filmu, gdzie żebyście zobaczyli, jak to się wszystko robi. I tak naprawdę wam znów ukradnie konto lub pety, więc dlatego trzeba uważać na Discordzie i po prostu bierzesz albo nie ofertę i tyle. Teraz taki scam, a report, ponieważ to jest bardzo niebezpieczne, czyli cross trady. Za to możecie nawet dostać bana permanentnego nie tylko na PetSimulatorze, ale i na Robloxie, ponieważ cross trady są nielegalne i nie można wymieniać swoich petów za pieniądze lub za robuxy lub za inne rzeczy w grze. Chciałbym również dodać, że wy możecie zostać oszukani na tych cross tradeach, jeśli już chcecie to zrobić, choć nie polecam, w taki sposób, że wy pójdziecie pierwsi i wydacie to, co on chce, a on wam nie da tych robuxów czy czego wam obiecał. I tutaj właśnie najważniejsza rzecz, ponieważ wiele ludzi o tym nie wie, a wiem, że dużo zostaje na ten sposób oszukana, czyli rap. Rap tak naprawdę my tworzymy. I jeśli macie takiego na przykład huge peta w ekwipunku, tutaj sobie zjadę na dół, macie takiego huge peta i on nagle w jeden dzień podrośnie o 20 milionów, to nie myślcie, że Preston zwiększył jego wartość, ponieważ to my tworzymy ten rap. Jeśli to też zależy od existów, ile jest to na świecie, na przykład takiego huge peta, którego jest 700 ponad tysięcy, i jeśli kupi tego huge peta 10 osób za 20 milionów, to wtedy ten rap się podwyży, zawyższy, i właśnie ludzie na multi kontach tak robią i później skamują różne osoby, że patrz, ale ten huge pet jest teraz drogi, dlatego wymienię trochę na słabszego. Czyli podwyższenie rapu i sprzedanie naiwnej osobie. Dlatego chciałbym wam polecić Cosmic Value. To strona, na której pety, a dokładnie ich wartość, różnych rzeczy, na przykład hoverboardy czy enchanty, są cały czas aktualizowane i są w 100% legitne. Link w opisie. I to nie jest reklama. Haha. Dobra, powiedzmy, że już ominęliście ten cały scam i chcecie się wymienić, chcecie wzbogacić się. No i pierwszą rzecz, którą ja zauważyłem, którą ja polecam, jest kupowanie bulkowo, czyli masywna jakby ilość petów, rzeczy, na przykład takich Huge Happy Rock. Wczoraj kosztował on 13.9, teraz on kosztuje prawie 1 000 000 więcej i teraz ja ich mam tam około 30 i patrząc na to, że każdy wzrosnął o 1 000 000, to mogę dojść do wniosku, że ten koszt, ten wzrósł o 1 000 000, ten i te wszystkie, i razem mam 30 milionów w jeden dzień. Dlatego lepiej kupować więcej huge petów, które powiedzmy, że mniej trochę mniej podrosną niż ten taki ładniejszy, ale trzeba patrzeć na to, że tych się akurat kupi więcej. Jeśli jakbym miał 100 tych 100 huge petów, to bym zarobił 100 milionów, czyli 1 milion na jeden huge pet. Ale jeśli chcecie kupić tego ładnego huge peta, a nie tego huge happy rocka, który jest, no nie ukrywajmy, trochę brzydki, to polecam wam kupić
OG Huge Peta, czyli takiego, który jest mocno limitowany, który jest stary, i na taki, który jest dużo hype'u, czyli na przykład Huge Santa Paws, Huge Cat, one strasznie rosną w cenie, no i ponieważ są one OG, czyli stare. No i jeszcze od siebie chciałbym dodać, że wymaga to cierpliwości, no i czasu, ponieważ ceny wzrastają, no i też gamy polecam wam wydać. A wydać na co? Oczywiście można na limitowane rzeczy ze sklepu, czyli na przykład taki Diamond Chest Mimic. Ostatni Diamond Chest Mimic, ten pierwszy, on już kosztuje, uwaga, prawie 100 milionów. To jest masa krytyczna cena. Ona aż wzrosła prawie 100 razy więcej, ponieważ on na początku kosztował 1 000 000 gemów. I to jest w ogóle niesamowite. On kosztował 1200 robuxów i ludzie go sprzedawali po 1 000 000. A nowy Chest Mimic Diamond, on kosztuje aż 2400 i kosztuje 32 miliony. Więc polecam wam zainwestować ten Diamond Chest Mimic, ponieważ jak wycofają już go ze sklepu, on będzie też około 100 milionów pewnie kosztował. Tak zgaduję. Ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jajka ze sklepu limitowane. Na przykład takie Valentine Eggi, które są teraz dostępne. Tutaj macie Super Starter Pack, który jest bardzo opłacalny. Ponieważ jeśli nie macie na co wydawać robuxów, a chcecie zainwestować, chcecie zarobić, to oczywiście polecam wam te jajka. I broń Boże, ich nie otwierajcie. To jest po prostu pewne, że wam się to nie zwróci, a tylko stracicie, no i nie polecam wam tego. Dlatego kupcie i zostawcie tak, powiedzmy tak, miesiąc, a jeśli jesteście niecierpliwi, to poczekajcie, aż zniknie ten egg i pojawi się nowy i wtedy możecie go sprzedać. No i jeśli chcielibyście kupić coś nowego, nowego Huge Peta, na przykład taki Huge Valentine Cat, i wiecie, że on niedługo zniknie ze sklepu, dlatego polecam wam poczekać, aż się pojawi. I jak będzie się zbliżał już jego koniec, wtedy można go kupić, ponieważ spadnie maksymalnie z ceny, no logiczne. Mam nadzieję, że nie umarliście z nudów, ponieważ no nie ukrywam, że dzisiaj trochę gadałem, ale to myślę, że to były bardzo potrzebne rzeczy, jeśli chcecie się rozwinąć w Petsimulatorze, no i zarobić. A ja dzisiaj wam dziękuję za dzisiaj, no i do następnego, cześć!